Siemano, kolano, tu Cubeson i to jest kolejny odcinek ze City Skylines. Tak, idziemy dalej z codziennymi filmami. Na razie będzie City Skylines, żeby tutaj nadrobić trochę tą serię. Jeśli będziecie chcieli, to też nagram coś z Terrarii, może. I teraz tak, co w tym odcinku planuję zrobić? Po pierwsze zauważyłem, że mamy problem ze śmieciami. Mamy tutaj centrum recyklingu, więc ja tutaj mam taki pomysł, że ja tutaj może trochę strefą, tutaj tą strefą pogarnię. Po pierwsze może siatkę ulic bym tutaj po prostu poprawił. Ja bym może na razie tutaj usunął tą drogę i tą drogę i tą drogę. Ja bym tutaj zrobił, no co prawda mało, chyba jakaś wieka nie będzie nam potrzebna. Tu przeprowadźmy sobie taką drogę, tak. Dzisiaj nagrywam 1 kwietnia, więc widzieliście pewnie ten film z tego, z najlepszych trybów. Ja nie wiem, kiedy będzie dostępny odcinek, ale nie w szybkim czasie generalnie. Nie za szybko. Tutaj zróbmy taki zakręt. Tylko wait, no ludzie. Tylko tu to aż takie małe to nie trzeba, nie? Robić. Tutaj trzeba trochę uporządkować, bo tutaj trochę zaniedbany jest ten teren. O, na przykład tutaj takie puste miejsce mamy. Tutaj bym dał po prostu strefy fabryczne, nie? I tu bym po prostu dał roślinność jakąś. Poproszę mi tutaj powstawiać. Tutaj też. No to w ogóle bieda jest z tym, ale tu będzie też przebudowane, więc. Tak. Tu możemy w ogóle już trochę przebudować tą drogę, bo właściwie chyba nie mamy żadnej blokady, jak patrzyłem. Tylko nie taką wielką właśnie. Znowu pomyliłem się. Nie tą drogę dałem. Tutaj damy to, tu damy to, tu damy to, tu damy to i mamy przebudowaną drogę. Super. Tylko ja bym tutaj trochę, no, pousuwał. Tutaj nie chciałbym przy tej dużej drodze budować takich, bo tu jednak ma być jakiś tranzyt. Ja nie chcę, żeby na tranzytowe od razu wjeżdżali z zakładów przeróżnych. Tu mi kasuj to, kasuj, kasuj. Ja bym może tą pętlę przebudował. Ja bym po prostu przeniósł tą. Zrobił gdzieś tu pętlę autobusową. Tu możemy zrobić gdzieś pętlę autobusową, właśnie. To możemy tutaj zrobić taki wyjazd. Tu może być. Kurczę, znowu zapomniałem ich wyłączyć. No nie mogę, to jest kolejny raz. Kolejny raz zapomniałem. Zamknij ta się, bo nikt was nie słucha. No, nikt was. O, dziękuję. Nawet nie wiem, co wy tak gadacie, tak szczerze. Nie słuchuje się to jakoś nigdy. To nie jest tak, że ja nie umiem angielskiego, tylko się nie wsłuchuję, oczywiście. Zrobimy oddzielny wyjazd. I tutaj zrobimy przystanek. No chyba jeden wystarczy, no bo ludzie, no. Właściwie możemy takie mniejsze zrobić, a nie takie od razu przeogromne i nie wiadomo co jeszcze. Tu to możemy takie właśnie malutkie zrobić dosyć. Tu po prostu wjechać, o tu. Jest napisane, że jest zbyt stromy spad, ale nie wiem czym tak naprawdę. Tu już mamy ogarnięte, więc ja bym przeniósł sobie tylko to tu. Ja bym tutaj zrobił jeszcze jakiś przystanek. Tu na przykład. Bym przeniósł przystanek taksówkarski gdzieś. Być może tam po prostu w tym samym miejscu, żeby nie było. Żeby to miało jakieś ręce i nogi. I też możemy usunąć. Zrobić też taki postój. W tym samym miejscu, żeby nie było. Okej. Okay. Mamy tutaj mniejszą drogę, jak widzę. To możemy ją powiększyć właściwie. A nie możemy, bo wyburza. To możemy tutaj już usunąć i pododawać drogi, powypełniać je fabrykami. Tu zrobimy i tu zrobimy. Uzupełnimy to. Ja bym tutaj jakieś po prostu ronda pododawał. I niech tak jakoś wygląda to na razie. Dosyć sprawnie to działa jak na strefę fabryczną. W ogóle miałem wam na początku o tym powiedzieć, ale chciałem tutaj zrobić tytuł, że mamy 100 milionów tych pieniędzy, ale okazało się, że znowu miałem ten bug, bo zapomniałem na poprzednim odcinku zrobić linii towarowej, kolejowej. I potem jak stworzyłem, to jak pociąg przyjechał i odebrał te towary, bardziej to przywiózł i odebrał, to miałem tak nagle 9 milionów i to przez dłuższy czas, nie przez chwilę, przez dłuższy czas. Także już mam 200 milionów, więc już jestem ułożony do końca gry. Wypełnimy sobie tu roślinami, będzie tutaj więcej drzew. Będą chyba same drzewa w ogóle. Teraz tak patrzę. Tutaj zróbmy fabryki. Ja bym tutaj z tej mniejszej drogi zrobił to. Tu bym zrobił zakręt. Okej. Okay. I tutaj zróbmy. No i jest pięknie. Jest spoko loko. Spoko loko.
A tu mamy jeszcze miejsce, to poproszę. Tutaj jeszcze i jeszcze tu. O, chyba tutaj jest spadek, ta dokładnie. To my tutaj poddajemy drzewa i kurczę, to jakoś lepiej wygląda trochę. Chociaż trochę. Tu usuńmy sobie te strefy dla nich. No i dobrze się zbudowało. A i tak to musiałbym wyburzyć, no to super. Tutaj będzie mniejsze rondo. To działa jakoś na tej drodze, nie? Jeszcze roślinność. Poczekamy aż wyrośnie, bo teraz to mówię, pusto jest, ale będzie tutaj tyle roślinności, że naprawdę ludzie, że się spocą od tego. Znaczy, spocę się od tego. Mamy tutaj a nie, to pstryczki. Właśnie, bo miałem w tym odcinku. W tym odcinku jest sporo do roboty, tylko na razie trochę od dziwnej strony się zajmujemy. Będzie ogarnianie tutaj też śmieci, ale jak na razie tutaj ogarniam to. I dobra, może tutaj właśnie nie będziemy tutaj nic dodawać. Dajmy sobie centrum recyklingu, tylko tutaj tak mech. Bo jak wielkie są te ulepszenia, no właśnie trochę zajmują, no i tu to w ogóle też tak średnio mówię przy tych farmach. Tu to zróbmy las. Tu na maksa dawaj i 100%. Oj, 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 zaś tak wielkie? I tu zrobimy las, bo tutaj nie mam pomysłu co dodać. Pewnie jakieś domki czy coś. Tu mamy taki zakręt, nie? To możemy go przedłużyć i tam zrobić wtedy centrum recyklingu. Przedłużmy tam jakoś. Wtedy też musimy się z tą drogą połączyć. Bo to jest ta taka asymetryczna, jak tak. To jest akurat dobry moment tutaj, żeby się połączyć. Więc tu się tak połączymy pod kątem prostym. Nie wiem, czy tutaj jeszcze są jakieś miejsca do wykopywania. Nie, to już nie. To już jest dosłownie wściółko pozajmowane. Więc tutaj to możemy zrobić właśnie to centrum recyklingu. Tylko wiecie co? Ja bym na razie gdzieś tu zbudował. Tylko trochę tutaj się teren wygiął. I zrobimy tu na maksa ulepszenia. Tylko tutaj kurczę, no nie, no. Musimy tutaj wyrównać jakoś teren sensownie. To bym tutaj gdzieś zrobił, nie? O, dobra, już nie chce mi się wyrównywać. Ulepszyjmy. Co jeszcze punkt niebezpiecznych towarów, to my do budówki zbudujmy. Po dwóch stronach. Tu, tutaj tak, tutaj tak. I tu niebezpieczne, niebezpieczne, ale to fajnie wygląda nawet to. To zostawmy tak. Tylko oczywiście podepnijmy to. No tak, bez tego to. Bez tego jak to ma działać, halo? Bez tego to jak ma działać? Bez drogi, po trawie będzie wszystko jeździć. Tutaj wygładźmy sobie. Jednak tą edukacją się dzisiaj zajmiemy. Bo tak, mam w planach dzisiaj zająć się edukacją. Bo ja nie pamiętam nawet co. Oj, i on nie wiedział. I on nie wiedział. Co złego to nie ja. To wcale nie tak, że za nie za nie. Nie, w ogóle nie zaniedbywałem szkół. Nie? Co? Ja bym zaniedbywał szkoły w mieście? Skarżę, co to jest za pomysł, nie? Co wy? Ja? Nie, no co wy, nie. To jest w ogóle nie do pomyślenia, widzicie jak to pięknie. Jedyna, co jego tam 6000 dzieci do szkół nie poszło? Co, jakie te problemy z edukacją? Co wy tam, co? A uniwersytet, że nikt. A to nie, to tam takie lekki uszczerbek, nie? A szkoła pomaturalna 2800, co może pójść? To nie jest tak, jak wygląda, nie? To było inaczej. Tu chodzi o to, że wcześniej oni nie chcieli, teraz nagle chcieli. Ale co, że mówicie, że 60 tysięcy? Gdzie? No to wczoraj się wprowadzili. Nie wiem, o co wam chodzi. Zaniedbałem szkołę, rzeczywiście. No ale nikt na to jej nie narzekał. No, tu nie pisało, że mam niskie wykształcenie. Kurczę, to w City Skylines 1 by to od razu mówili, ale dobra. Teraz jest dobrze z przetwarzaniem, to zobaczymy sobie później. Ja bym wyznaczył jeszcze dzielnicę, ale to może później, ale rzeczywiście, strasznie zaniedbała. Taż, jedna szkoła tu? Nie no, żartujecie se. To są żarty, czy ja naprawdę tak zaniedbałem szkoły? W ogóle szkoły tu nie ma w tej. Nie no, ludzie. Jak może tak zaniedbać szkoły? No to sorry, no wyprowadźcie się, no bo. Jest sprawa pewna. Pewna sprawa. Bo dodajmy sobie szkołę. Na razie tutaj, w tym jednym osiedlu dodaliśmy szkoły. Tutaj raczej nie będziemy dodawać uniwersytetów ani szkół pomaturalnych. Zrobimy w tamtym miejscu. Uniwersytet i tak dodamy. Przy głównej drodze gdzieś. Szkoła podstawowa.
ile wydać? A, 1005. Tylko teraz tak, bo ja oczywiście to super rozplanowałem, jak widzicie. No bo wiecie, tak patrzę sobie, no. Szkoły są, są, są. Więc o co chodzi? No właśnie o to chodzi, że nie ma. Dobudówkę tu zróbmy. Klinikę dziecięcą dawaj. Wyburzamy to. Nie wiedziałem, że aż tak zadbałem te szkoły. City Skies 1 to by coś takiego u mnie nie przeszło. No wiecie jak to jest, no ta gra nic nie mówiła, że tu nie ma żadnego problemu. Że tu jest jakiś problem. Więc ja to skąd je pierwię? Co, że sprawdzać edukację? Co? Nie. Mamy szkołę. To oni zaraz po prostu wejdą w sekundę. Nie wiem jak to daje sobie poczucie. Ale mniejsza. W ogóle my musimy ogarnąć te wszystkie służby, media i tak dalej. Mamy szpital, jeden szpital starczy. Cmentarze też starczą. Dobra, czyli jak to ze szkołą podstawową? Tutaj bym jeszcze postawił. Znaczy to by technikum pasowało, chociaż szkoda, że... Właśnie, by tutaj nie mamy odlokowanych, to by po prostu... Daj to, daj to, daj to, daj to, daj to, to. No i to, to już starczy myślę. W ogóle ile kosztuje zderzacz hadronów? Bo się zastanawiam nad zderzaczem hadronów, to ile kosztuje? 4 miliony, to w ogóle nic. Tylko gdzie to postawić? Może przy fabrycznej takiej. To wiecie co, zbudujmy zderzacz hadronów już. Tylko teraz tak, zobaczmy czy tutaj jest jakieś ciekawe. Czy tutaj na przykład nie ma dobra, nie ma surowców naturalnych, więc postawmy zderzacz hadronów. Ciekawe jak to nam rozwinie miasto, bo wcześniej to nam na przykład to rozwijało strasznie miasto. O, i mamy coś takiego. Czekajcie, do wygładzania. Ten tu wyrównał teren dotąd, o. Tu wygładził teren. Czy 4 miliony to wiecie ile to dla nas jest, to jest jak nic. Ojojoj, już tracimy ludzi, ale... A, bo... A, dobra, bo my trochę wody to zżera, no to... Tak. Rzeczywiście, no może trochę wody żer. To by tu przenieśmy te pompy wodne. Ale my możemy wodę jakoś tu dać. A, nie stać nas. No akurat wydałem, nie? Tu po prostu pozostawiał. Właściwie jest taka poboczna droga, więc można tutaj coś takiego zrobić. Szkoda, że nie można tylko z jednej strony tego zrobić, nie? Żeby tutaj wjazd był z jednej strony, no. No i woda już działa. Powinni się naprawić. Jak z kanalizacją? Co tu się dzieje? Przeciążenie mówi. Jakie przeciążenie? Ja to bym w ogóle przeniósł, bo tutaj to tak słabo. Tylko, no nie no. Tylko czemu to tak się zrobiło? Też mi się to nie podoba. Te przeczyszczenia to nie wiem. Postawmy tu. No jakie przeciążenie, nie no. Uzdatnianie się. Dobra, czyli musimy po prostu coś takiego drugiego też dać. Ale ile wody będzie? Będziemy wodę generować. Po prostu tu kolejne postawmy. No tak, tylko z nagromadzeniem w świecie jeszcze jest problem. Uda się to zrozumieć. A tutaj z nagromadzeniem jest problem. Ale jak patrzę, to z nagromadzeniem chyba nie powinno być problemu. No nie. Chyba powinniśmy... Tak, ja bym na razie może... Właśnie, bo też może być tak, że... Nie sięgają tutaj te dzielnice, ale nie wiem, czy to przez to jest. Ja bym na razie może usunąć. Ale wróćmy do budowania tych szkół, bo... Jeszcze mamy tutaj centrum badań. Ja nie mogę. A to może gdzie indziej, bo tutaj... Jak będzie tutaj... I to dodaje nam zainteresowanie wykształceniem uniwersyteckim, tylko... A najpierw tutaj dodawał szkoły, a potem... Podstawowe, a potem pomyślał o uniwersytetach. Tylko gdzie by tu postawić? Dobra, ja bym tu postawił. No przepraszam, ale był pijany twórca, czyli ja. Tego miasta, burmistrz był pijany i zapomniał szkół postawić i teraz musi was wypraszać, niestety. Chociaż nie chcę tego robić. Kurde, powiedziałem sobie w trzeciej osobie, jestem chory na głowę. Znaczy co? No i znowu tramwaje się bukują, no oczywiście. Nie no, wytłumaczcie mi co ja robię z tymi tramwajami źle. Czekajcie, bo to w ogóle jakieś dziwne skręty. Ja nie rozumiem o co chodzi. Nie, a poza nagraniem ogarnę te linie tramwajowe, bo chyba są bez sensu niektóre. To takie dubluje się. Oj, wypadek, i wypadek, kolejny wypadek, super. Bardzo dużo rzeczy jest w ogóle do roboty poza nagraniem. A mam nadzieję, że się wprowadzacie do tych szkół. Tak, 8 tysięcy, więc jest bardzo fajnie. Teraz tak, mamy sporo szkół. Tutaj brakuje.
Ej, przecież wyłączałem. Nie, no nie rozumiem. Bierze mi Jacek, ja wyłączyłem to. Tu chyba są potrzebne szklane, tu postawmy. Prawda, budynków nie ma, ale będą za chwilę. W którymś odcinku. Tutaj nie stawiajmy. Dobra, mamy PM na 17,5 tysiąca. Mamy spełniających warunków 11800. Więc jeszcze gdzieś tu może jakaś jedna szkółka, co? A może tu raczej? Ja bym raczej tu szczelał, tu brakuje bardzo. Więc ja bym tu gdzieś postawił. No cóż, nie chcę, ale muszę, no sorry. Muszę was wyprosić. Tu nie ma, och, tu nie ma miejsca. Tylko się, jeszcze jest większe pytanie, gdzie, jak my licea zmieścimy? To jest dopiero pytanie. To jest tak, jak się zapomina o budowie szkół, nie? Tu mamy podstawówkę, która już jest zapełniona. Ja nie mogę, już 500 tysięcy zarabiamy. To chyba już mamy jakieś zyski przez to, że zbudowaliśmy to. Tu nic nie mogę zbudować. Też nie mogę zbudować. Tu mogę zbudować? To jest tak po prostu ściśle zbudowane, że naprawdę. Dobra, tu buduję, cóż. Chociaż nie, bo tu już jest kolejny, tu jest szkoła kolejna. Ja wolałbym gdzieś tu zbudować. Sorry, usuwamy tą ulicę. Budujemy szkołę. Tutaj bez dodatków, bo miejsca nie ma. Miejsca nie ma po prostu. Teraz liceum. Z liceum będzie mniejszy problem. Ale dobra, czekaj, bo my liceum mamy tylko tu. Bardzo mało uczniów wchodzi, co ciekawe. Więc zbudujmy jeszcze jedno liceum gdzieś tu. Gdzieś tu zbudujmy. Co prawda, powiecie, że no ona zadupił, ale nie mam wyjścia. No i dobra, bez boiska będzie niestety. Tutaj miejsca za bardzo nie ma. No, mam nadzieję, że sobie jakoś przeżyjecie. W ogóle już nauczyłem oddawać ten prąd. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale jakoś to zrobiłem w końcu. Tak, eksport widzicie. To jest podłączone i płynie sobie prąd, płynie sobie. Co to nam niepotrzebne, to sobie idzie. A jak tutaj liceum działa? 10... Już 7% rzucił szkołę, no cudownie. Ale chyba z liceum to za bardzo tutaj nie trzeba robić. Głównie szkoła pomaturalna. Tu mamy jedną szkołę pomaturalną, to jest cała zapchana już. Ja bym gdzieś tu zbudował kolejną szkołę. Szkołę. Kurde, nie umiem się wysłowić. Szkołę pomaturalną trzeba po prostu postawić. Tylko gdzie to zrobić? Tutaj nie można za bardzo, tutaj będą tory przechodzić. Zastanawiam się, żeby czy by tu gdzieś nie postawić. Tutaj postawimy. Tutaj naprawimy sobie część tych ścieżek. Tutaj, okej. Okay. Powinni się teraz chętnie chodzić do tej szkoły, bo z pomaturalną jest okej. Okay. Z liceum jest bardzo dobrze. Czas na uniwersytet w takim razie. Uniwersytet medyczny, ja bym się zastanawiał, czy najpierw uniwersytet medyczny, czy po prostu uniwersytet. Ja bym tu uniwersytet zbudował gdzieś, tylko nie wiem gdzie. Ja bym chyba na razie tu postawił, tutaj będzie. To będzie tutaj droga do Śródmieścia, bo tak, zaplanowałem, że tu będzie Śródmieście. Próbuję jak największe zrobić, ale może być różnie, więc nie wiem, jak to będzie w końcu. Ja bym może tu gdzieś ty uniwerek postawił. Albo, no ciężkie, ciężko tak się zdecydować. Postawmy chyba tu, nie ma lepszego miejsca. Będzie tutaj szkoła obok szkoły, ale trudno. Ale właśnie to, okej, okay, powiedzmy, że to tam, nie wiem, przynależy do nich. No oczywiście, do, na maksa. No powiedzmy, że są połączone szkoły, okej? Okay? Tutaj co to? Park uniwersytecki to tutaj. Jakoś wykładźmy, tutaj wyrównajmy teren. Tutaj taki sposób. Też będzie może jakiś park zrobić. Ja bym jeszcze tu polibudę postawił gdzieś, tylko gdzie bym tą polibudę postawił? Na razie w takich miejscach postawmy, że gdzie nie ma totalnie niczego. Chyba wiem, co zrobię, po prostu dokupmy terenów. Tu trzeba będzie dokupić teren. No tu też. Tutaj będzie wielka przebudowa. I doprowadźmy dalej tą drogę. To jest ośmiopasmowiec, ośmiopasmówkę wdajmy. Tutaj będzie tramwaj przechodził przez środek. Teraz tutaj my polibudę. No i mamy olbrzymie miasto. W ogóle to które to jest? O kurcze, my tu już jesteśmy? Ej, bo trochę przegapiłem tych. Halo, to my kupujemy tą właśnie zaawansowaną przepompownię wód gruntowych na przyszłość już. Będzie trzeba tu jakoś linię tramwajową doprowadzić, więc zróbmy tutaj jakiś zakręt. Może tędy będzie jakaś linia przechodziła, ale nie wiem.
tutaj tak. Tutaj jakoś. A już rozumiem, o co wam chodzi z tym stromym spadem. A, no to się nie dziwię generalnie. Ojojoj, bo to za wysoko jest. Weź mi ty wywal. Tutaj dajmy prosto. No znowu gadają, no co za ludzie, nie? Dobra, no. Przestańcie. No ja nie mogę. Oni nie przestaną gadać. A bo poczekajcie, to rady wziąłem, nie! O, dobra. Na tych, którzy gadają, zrobimy takie. Bo niech będzie pędla, bo te nakładkowe to. Zbyt ostra krzywizna, powiadacie. Zapewne dlatego. Ej, a to działa tak, że można z tym zbyt ostrą krzywizną zbudować, tylko będzie się wam wykolejał? Czy z traumy? Chyba tak. Albo nie. Oczywiście, czekajcie w tą stronę. No i super. Bombastycznie. Czemu tak idzie krzywo tylko? Chciałem, żeby to krzywo szło. Ja nie mogę. O. Okej, bo tak będzie spoko wyglądać. I dosyć sekrety takie tak normalnie wyglądają. No i dobrze, no i spoko. I już jest pędla tramwajowa dla tych, co do polibudy będą jechać. Na razie tutaj taka bardziej droga. Tutaj tym samochodem. Tu jakiś parking jest, czy coś? A nie, jest już jakiś parking. Dobra, to wywal mi ten parking. A już z uniwersytetu to już całe wypełniliście. No to, no to ciekawie, ciekawie, nie powiem. Ale jednak nie każdy chciał tu pójść. Jeszcze mamy polibudę w razie czego. O kurde. Nie mamy miejsca na pomaturalną znowu. Nie mam pomysłu, wiecie. A nie mam wyjścia, tu damy. Szkołę pomaturalną. Okej, już są jacyś uczniowie. Okej, ogarnęliśmy. Ogarnęliśmy na edukację tutaj. Spełniający. Dobrze. Dobrze jest. Co prawda już powoli brakuje miejsca, ale jeszcze się tym nie martwimy. Chociaż jak ostatnio jak powiedziałem, to zapomniałem o tym. Ale dobra, spróbuję pamiętać lepiej. Pamiętać o tym, tylko nagromadzenie śmieci. Mówicie, że jest, no ale halo. Macie nowe śmieci. No, macie tutaj więcej tych. Więcej miejsca dołem i ma oni co. Czy oni dojeżdżają jeszcze? Byle jak z wodą. No, trochę dużo. A jak mamy handlować z tymi wodociągami? Znaczy, jak mamy eksportować wodę? Tak się zapytam. Za bardzo nie wiem jak. A, czyli muszę po prostu przyciągnąć poza miasto? Tak, to tak działa, dobrze. No i przyciągnijmy sobie tam. Ciekawie to my na bardzo nie chcemy chyba. To samą wodą, tak? No i eksportujemy wodę, nie? Możemy jeszcze więcej, tylko chyba to jest przepełnienie. Ale nie wiem. Może to jest rzeczywiście tak, że tutaj miejsca nie ma. Aha, ja już wiem. Może teraz by... Joho! 800 tysięcy metrów sześciennych Jocie! Aha, 5 tysięcy za eksport, to tak ma. 21, dobra, trochę więcej, ale jeszcze za malutko, jeszcze malutko. Co my tak mało za eksport dostajemy? 800 tysięcy eksportujemy. A my będziemy mieć spokój na dłuższy czas od wody. Z ostatnieniem ścieków, tak. No tutaj mamy co robić. O kurczę, co tu się stało, jaki wypadek. A tutaj za ekranem traktor jedzie. Bardzo normalne. Jest coraz lepiej ludziska. Czy ktoś te polibudę idzie? Dobra, ktoś tam chodzi, rzeczywiście. Ale chyba nikt nie jest zachęcony za bardzo daleko. Albo więcej humanów jest niż ścisłych umysłów. Nagromadzenie śmieci, no. No jaki tu problem z nagromadzeniem śmieci, skoro tutaj. No właśnie. To może chodzi o to, że tutaj my nie są wzięci pod uwagę? Po prostu wysypiska zapomniały o nich. Nie wiem, ale w następnym odcinku będziemy się czym ogarniać. Chyba no, poprawą dróg. Będziemy zamieniać, będziemy je bardziej zazieleniać, więc co? To było na tyle i co, do następnego.